nie zaczęło nagrywać. Dzień dobry. I z tym, okej, dobra. I w tym wspaniałym, radosnym nastroju, z uśmiechem na ustach, witamy wszystkich na kolejnym spotkaniu kreatywnym, no bo piątek kreatywny, spotkanie kreatywne z Audioteką. Ja się nazywam Agnieszka Kruk, reprezentuję Story Lab Pro. Jak wiecie, organizujemy super fajne kursy scenariopisarstwa, ale też bardzo ciekawe wydarzenia dla scenarzystów, gdzie scenarzyści i scenarzystki mogą się dowiedzieć fajnych rzeczy o pisaniu. No i tym razem w partnerstwie z Audioteką, z którą bardzo lubimy być w partnerstwie i która też lubi być z nami w partnerstwie. Spotykamy się już po raz czwarty, aby porozmawiać o tym, jak się pisze scenariusze do projektów audialnych. Jest z nami przede wszystkim, może przedstawię samą górę, czyli Arek Zajdler, dyrektor wydawniczy Audioteki. Dzień dobry, miło mi. Cześć. Powitać. I właśnie tutaj nawet mamy na czacie twoją krótką notkę bio, tak? Czyli kierujesz zespołem odpowiedzialnym za treści, w tym produkcję. Nie wysłałem jej wcześniej, więc wkleiłem tutaj, żeby wszyscy wiedzieli. No dokładnie, to teraz będziemy pamiętać. Czyli tak, kierujesz zespołem odpowiedzialnym za treści, w tym produkcję i pozyskiwanie nowych tytułów od wydawców, ale także pozyskujesz nowe tytuły od scenarzystów i od scenarzystek. Masz ponad 15 lat doświadczenia w branży wydawniczej i zdobyłeś je pracując zarówno dla wydawców lokalnych, jak i globalnych. No i Ola jako pierwsza powiedziała nam cześć. Arku, bardzo się cieszę, że robimy to wydarzenie. Czeka nas jeszcze parę tutaj niespodzianek. Parę słów tytułem wstępu od Ciebie na dzisiejszy piątek, piątunio bez meczu. Dziękuję bardzo za takie przedstawienie. No i tak, faktycznie wszystko, co Agnieszka powiedziała, jest prawdą, zgadza się. Jednocześnie bardzo mi miło jeszcze raz wszystkich powitać. Mam nadzieję, że to dzisiejsze nasze spotkanie z Kingą i z Łukaszem, bo to oni są głównymi bohaterami spotkania, będzie ciekawe, interesujące, będzie takim clou programu, będzie korem, bo tak naprawdę Audioteka jest tą firmą taką z jednej strony technologiczną, z drugiej strony kontentową, ale no właśnie, bez tego kontentu, bez treści nie byłoby nas, a te treści mogą przynieść autorzy, mogą przynieść scenarzyści i to do Was, do scenarzystów jest adresowane to dzisiejsze webinarium, żebyście się nauczyli i dowiedzieli, jak z nami pracować. A Łukasz i Kinga, mam nadzieję, podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami i sprawią, że będzie łatwiej z nami współpracować. A, na pewno przyjemnie. Ja od siebie dodam od razu, że nie ma przyjemniejszej współpracy niż właśnie współpraca z Audioteką. A, no to już możemy kończyć. No to dziękujemy. Dziękujemy. Ja się zgadzam. Dobrze. Arku, serdecznie dziękuję za ten super miły wstęp. Już tutaj nam się publiczność zbiera, także jak jesteście, możecie się oczywiście z przyjemnością przywitać z naszymi wspaniałymi gośćmi i ja przedstawię oczywiście w kolejności Ladies First. Kinga Krzemińska, jesteś autorką dwóch bestsellerowych seriali, które są dostępne na Audiotece, czyli mamy tego Sierżanta Kafa, który jest super przebojem i już przez ostatnie spotkania, które mieliśmy, przewijały się tutaj w komentarzach słowa, że o, uwielbiam Kafa. Więc tak, jest to nasze czwarte spotkanie i od początku zawsze wszyscy się domagali, żeby zobaczyć, jak wygląda scenariusz, jak się ten scenariusz pisze. Jeden z swoich przebojów to jest właśnie Sierżant Kaw, a drugi to jest serial Grozy Anima. Poza audiobookami jesteś również scenarzystką filmów i seriali dla dzieci, o czym wiemy. Pracujesz także przy serialu Wielka Woda dla Netflixa, którego możemy się spodziewać w 2022 roku. I także no, fajnie byłoby poznać szczegóły, ale wiadomo, że z Netflixem to ani pary z ust nie można puścić. Kinga pracuje też jako skrypt doktorka. Zobaczcie, nawet nic nie powiedziała, odwołując się do tego. I teraz jest jeszcze, mam taki dłuższy fragment twojego bio, to ja to przeczytam, dobra? W całości. Swoje umiejętności odnalezienia się w niemal każdym gatunku dramaturgicznym zawdzięcza nie tylko pracy z najlepszymi reżyserami w Polsce, takimi jak Agnieszka Smoczyńska, Małgorzata Słomowska, Marcin Wrona czy Marcin Koszałka, ale też międzynarodowej edukacji, jaką uzyskała na FAMU, Czechy to są, oraz na New York Film Academy. Ma też za sobą doświadczenia wykraczające poza przemysł audiowizualny. Uwaga, była wolontariuszką pomocy rozwojowej w Nairobi, w Kenii, odbyła też staż w United States Holocaust
Holocaust Museum w Waszyngtonie, uczyła angielskiego i miała zaszczyt być tłumaczką Ireny Sendlerowej. Werble, proszę, Kinga Krzemińska jest z nami. Tak, bardzo mi miło. Czuję się niezaspieszona. Nie wiedziałam, że to będzie czytane na głos. To może od razu do Łukasza. Od razu do Łukasza. No dobra. I Kinga dzisiaj będzie odpowiadała na nasze pytania, wasze pytania też, także tutaj śmiało zachęcam do zadawania wszystkich najtrudniejszych pytań świata, bo po to są nasi goście, żeby odpowiedzieć. No i jest z nami Łukasz Orbitowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich współczesnych pisarzy. Rok produkcji 77, pisarz, dawniej autor programów telewizyjnych, autor powieści Kult i Inna dusza, nagrodzony nagrodą Krzysztofa Zajdla, którego ja czytałam będąc nastolatką. I paszportem polityki, także zostałeś nagrodzony, podnosisz ciężary, to tak z aktywności pozapisarskich, słuchasz metalu, zbierasz nosorożce, a w roku 2022 ukaże się twoja nowa powieść pod tytułem Chodź ze mną, także dzisiaj idziemy z tobą w to spotkanie. Tak, tak, ja w ogóle mam dużą sympatię do tytułów zbudowanych na czasownikach, one są rzadkie, a przecież akcyjne. A no właśnie, to porozmawiajmy sobie o tych akcjach. Arek jest dzisiaj z nami, także gdybyście mieli na końcu jakieś pytania także do szefa wszystkich szefów w audiotece, to możecie je także sobie zadawać. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, ja wrzucę kilka pytań na start dla naszych głównych gości, do Kingi i do Łukasza. Jeżeli wy macie jakieś pytania, zanotujcie je sobie, bo za chwileczkę przeniesiemy się w tryb Q&A, za chwileczkę, powiedzmy minimum 20 minut i wtedy wasze pytania wylądują na ekranie. To co, jesteście gotowi? Nie. O, tak. To świetnie, znakomicie. Tak. No dobrze, to tak, powiedzcie mi, może właśnie od Kingi. Kinga, powiedz mi proszę, twój początek z audioteką, bo to jest pytanie, które chciałabym wam obojgu zadać. Jak to się stało, że zaczęliście z audioteką współpracować? Więc tak, to jakby tutaj trzeba zaznaczyć, że ja w przypadku Sierżanta Kafka jestem współautorką razem z Krzysztofem Komanderem i tak naprawdę... Wspaniałym, kochanym, cudownym Krzysztofem Komanderem. Tak, mi czasami cisną się na usta inne określenia, ale to też, tak, to też. I to Krzysiek dostał taką propozycję i audioteka właśnie szukała, znaczy chciała, żeby zrobić content oryginalny tylko dla nich, znaczy taki absolutnie uszyty pod audio i powiedzieli nam w audiotece, że możemy wybrać każdą powieść XIX-wieczną, chyba do 1900 któregoś roku, bo prawa autorskie już nie obejmują, także możemy wtedy korzystać z tych powieści dowolnie. I żebyśmy przygotowali jakby takie dwa formaty, czy jakby jakieś dwie propozycje i no uznaliśmy, że tak w XIX wieku to powieści rozrywkowe to były albo detektywistyczne, albo powieści gotyckie, czyli takie grozy, więc jakby to przerzucać na dzisiaj to albo raporty policyjne, albo raporty z szpitala psychiatrycznego, bo te gotyckie powieści to są takie Jeszcze dzisiejszą... przecież, nie? Słucham? Jeszcze melodramaty przecież, jakie te nieszczęśliwe miłości tam. Ale właśnie, no tak, ale jakoś, nie wiem, z Krzyśkiem chyba melodramatów to nie napisalibyśmy. W każdym razie uznaliśmy, no i właśnie złożyliśmy te dwie propozycje, audioteka zdecydowała się na raporty policyjne, myśmy wybrali, teraz mogę to powiedzieć Arkowi, nie przeczytawszy tej książki, złożyliśmy tę propozycję Kamień Księżycowy i jak audioteka powiedziała, to chcemy to, to my uznaliśmy, że cholera, musimy przeczytać tę książkę i jak ją przeczytaliśmy, to uznaliśmy, że ta psychologia, która jest absolutnie się nie nadaje na dzisiejsze czasy, bo po prostu jest strasznie archaiczne, więc w zasadzie zaczerpnęliśmy tylko z tej powieści Kamień Księżycowy taki główny jakiś zarys fabuły i przerzuciliśmy to na to, jak wygląda już Sierżant Kaf w tej swojej dzisiejszej formie, ale też trochę nam zajęło znalezienie jakby formuły, że to musi być komedia i tak dalej, ale tak to... No tak, tak, bo z tego, co ja pamiętam, bo ja czytałam akurat Kamień Księżycowy, to było dla mnie duże olśnienie na początku studiów anglistycznych, To jest uważane w ogóle za pierwszą taką nowożytną powieść detektywistyczną.
Tak, ale no tak, ale tam też inne wątki takie mocne się przewijają. Jest tam taka psychologia właśnie XIX-wieczna, jakieś kolonizacyjne aspekty. No tego tak. To dla mnie jest trochę, no ale dzisiaj to trochę już część tych rzeczy nieaktualna, więc stąd w ogóle obraliśmy tę formułę komediową i stworzyliśmy, jakby zbudowaliśmy to na tych postaciach komendanta i Kafa. Mm-hmm, no dobra, i tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło. Łukasz, a jak wyglądał twój pierwszy uścisk dłoni z audioteką? Słuchaj, najgorsze jest to, że ta opowieść jest trochę podobna, gdyż mnie do audioteki ściągnął również Stysiek Commander, z którym pracowałem i pracuję przy innym dosyć dużym projekcie i zaczął mnie czarować różnego rodzaju atrakcjami, jakie przedstawiała sobie ta firma, i nawijać makaron na uszy, co bym sprokurował coś audio. Tak mi się złożyło, że chodzi mi po głowie rodzaj nieskomplikowanej, chaotycznej i nieco slapstickowej komedii osadzonej na recepcji, co miało swój początek w tym, że moja narzeczona pracowała na recepcji i miała mnóstwo historii, a ja jestem tym typem, że jak widzę historię, to ja nie chcę, żeby się one zmarnowały, prawda? Jeżeli jest dobra opowieść, to powinna ujrzeć światło dzienne. I nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić, z tego względu, że to miało być lekkie, wesołe i fajne. I to są te trzy rzeczy, które absolutnie nie można powiedzieć w żadnej mojej książce. W konsekwencji czego poszukałem jakiegoś medium, no i tak trafiłem do audioteki. Pierwsze spotkanie wyszło fatalnie. To była katastrofa. Czemu? Ale potem to nieważne, jak gdyby pokazuje dynamikę. I zarzuciłeś, tak? Ale potem natychmiast żeśmy złapali wspólny flow, no czego efektem jest drugi już podcast, który tam odpaliłem, i druga część recepcji, która, czyli tego słuchowiska o recepcji, bo to się nazywa recepcja, jest o recepcji. I bohaterkami są recepcjonistki. I ludzie, którzy przychodzą na recepcję. I zmierzając do celu, no ukazuje się, będzie niedługo jesienią premiera drugiego odcinka, a ja nie składam broni i tu jest prośba, żebym mówił bliżej mikrofonu. Tak, tak. Teraz dobrze. Teraz lepiej. Dobrze, to będę mówił bliżej mikrofonu. I w ten sposób mam nadzieję na długą i szczęśliwą kontynuację pracy z audioteką i w ogóle pisanie słuchowisk jest fajne. Okej, no dobrze, czyli kiedyś, żeby zacząć współpracę, tak. Wdzięczna praca, to będziemy zaraz o tym mówić. Czyli tak, kiedyś, żeby rozpocząć współpracę z audioteką, warto było znać Krzysztofa Commandera, dziś wystarczy po prostu być na tych webinariach i też... A w tym momencie... Tak, właśnie to mieliśmy do powiedzenia z Łukaszem. Obserwuję taką falę zaproszeń do grona na znajomych na Facebooku. Ja coś tak czuję, że będzie nas przeklinał, albo wręcz przeciwnie. No dobrze, to teraz, skoro już tak fajnie rozpoczęliśmy, to chciałabym zapytać Was o takie pierwsze potknięcia, pierwsze kiksy, kleksy, które Wam się przytrafiły, pracując w tym nowym medium, no bo jednak pisanie dla audio jest nową sztuką. Pierwsze błędy, na których się najwięcej nauczyliście, to co, Łukasz, tym razem od Ciebie? Wiesz co, bo ja wiem, czy ja miałem jakieś... Wiesz, mój pierwszy błąd był bardzo śmieszny i wynikał z niezrozumienia medium, w którym pracowałem. I tutaj mówimy o pierwszej części recepcji, która okazała się po prostu za długa. To znaczy wyobrażałem sobie to jako ciąg płynących, nieodmiennie zabawnych dialogów o różnej temperaturze, która budowała dramaturgię. I okazało się, że po prostu napisałem za długi tekst, prawda? To jest rzecz, na którą należy, pracując w audio, zwracać uwagę, że każdy odcinek, każda audycja, zwał jak zwał, ma swoją długość jak wszystko. I
ta długość jakoś tam się przekłada na strony tekstu. Wydaje mi się, że jest jakiś tego odpowiednik. Ja tę ilość przekroczyłem dwukrotnie, wskutek czego większość dialogów, które możecie wysłuchać na recepcji, powstała na bazie tego, co ja wyknociłem w studiu dzięki trudowi Krzyśka Komandera i głównej aktorki. To, co prowadzi do oczywistego wniosku, że tak naprawdę nie autorzy piszą teksty audiobooków i słuchowisk. Okej, to faktycznie zabawne. Tak, ale teraz się już nauczyłem i to jest też jakaś myśl krzepiąca, że do audio nie trzeba dużo pisać, a każdy prawdziwy pisarz nie lubi pisania, w związku z tym audio... Idealne miejsce. Tak, wspaniałe. Dobra. Kinga, to teraz twoje pierwsze potknięcia i co z nich wyniosłaś? Pierwsze potknięcia. Głównie miałam takie w animie, po pierwszym sezonie animy, takie refleksje, że gorzej się sprawdzają krótkie sceny. To znaczy, tak jak w filmie się pisze jakieś takie krótkie przejścia montażowe, to w audio to nie działa, dlatego że ucho się dłużej przyzwyczaja jakby do tego, gdzie się znajduje, niż wzrok, bo jakby no, większość z nas uczy się i w ogóle ma percepcję, jesteśmy wzrokowcami. Mhm. Więc to te krótkie przejścia montażowe nie do końca działały, raczej były takie, że mylące dla słuchaczy. I tu pamiętam właśnie, że Krzysiek Komander mówił, że miał z tym problem realizacyjnie, bo on był reżyserem anime. Nie do końca działają też, to się przy kafie zorientowaliśmy, bardzo szybko, nawet jak czytaliśmy sobie na głos tekst, zanim poszedł do realizacji, że nie należy na początku wprowadzać, na przykład robić scen z trzema postaciami jednej płci, dlatego że póki znów ucho się nie przyzwyczai, to po prostu słuchacze mają problem z rozróżnieniem głosów, jeżeli jest trzech mężczyzn czy tam trzy kobiety. Mm-hmm. I to były takie czysto techniczne rzeczy. Tak się zastanawiam jeszcze, czy coś... Też na przykład zorientowałam się też przy kafie, jak sprawdzaliśmy ten tekst, bo Krzysiek jechał z Warszawy do Krakowa, ja mu czytałam całego kafa i redagowałam go, co okazało się w ogóle genialnym sposobem na redakcję słuchowiska, to okazało się, że zdania wielokrotnie złożone nie do końca działają, bo po prostu to jest zbyt zagmatwane, a ponieważ słuchamy audiobooków, nie wiem, w drodze do pracy, na spacerze z psem, ćwicząc, więc wtedy też ta uwaga jest mniejsza niż na przykład jak siedzimy w kinie. Super, czyli krótsze zdania. Krótsze zdania i no to głównie takie rzeczy, to były takie pierwsze właśnie, które sobie uświadomiłam, że to na to trzeba po prostu zwracać uwagę, jak się pisze. Okej, super. Arek, korzystając z tego, że jesteś z nami, to do ciebie jeszcze bym to samo pytanie skierowała. Takie najczęstsze błędy, które popełniają scenarzyści i scenarzystki, które dopiero rozpoczynają pracę nad scenariuszami audio? Wiesz co, ja bym wymienił to, że taki błąd, który my później czytając te wszystkie teksty, no bo my je oceniamy, my czytamy i gdzieś tam zastanawiamy się, jaki one mają potencjał właśnie do naszych słuchaczy, do naszych odbiorców, jest taki, że scenarzyści nie myślą dźwiękiem, myślą obrazem. Bo wyobrażają sobie, bo są do tego przyzwyczajeni, jak to będzie, jak ta scena będzie wyglądała w filmie. Albo jak ją opisać słowem, no bo przecież pisząc tekst, książkę, opowiadanie, możemy wprowadzić dużą ilość słów, które opiszą nam wszystko, co się dzieje. A tymczasem dla nas pisząc, trzeba mieć na uwadze, że mamy tylko jeden zmysł, tylko słuch, a zatem trzeba opisać wszystko dźwiękiem. I to jest chyba najczęściej powtarzający się taki. Okej, no dobrze, to ja teraz podpytam scenarzystkę i scenarzystę. Tutaj jak występujecie w kapeluszu scenarzystka, scenarzysta audio. Jak opisywać dźwięk?
Kto pierwszy? Szczerze? Kochani, jak najmniej. To znaczy, ja się pracując przy audio, nauczyłem, żeby tego rodzaju sugestie dźwiękowe dawać tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. Z tego względu, że dzieło audio, słuchowisko, serial, nawet audiobook nie jest w całości moim osiągnięciem. No, niesłychanie ważną osobą jest postać reżysera, na przykład Krzysztofa Komandera, o którym chyba to już była dzisiaj mowa. Ja po prostu, kiedy na przykład, no nie wiem, ktoś puka do drzwi, no to pisze pukanie do drzwi, takie rzeczy, prawda? Albo kiedy scena rozgrywa się w gwarnym pomieszczeniu, to pisze, że słychać w tle rozmowy, albo gra radio, albo jakaś piosenka, ale ja nie mam, trzeba znać swoje miejsce. Ja nie mam niezbędnej wiedzy i doświadczenia, która w efektywny sposób przyłożyłaby się na budowanie dramaturgii samym dźwiękiem. W konsekwencji czego tutaj po prostu ufam reżyserowi, który na podstawie przecież tego, co napisałem, na podstawie tekstu, realizuje właściwie słuchowisko. I to on dokładnie wie, gdzie dźwiękiem podgrzać, a gdzie zgasić atmosferę. Mhm. Także ja piszę instrukcje dźwiękowe wtedy, kiedy to jest rzeczywiście ważne. Mhm. Bez tego nie można się obyć, a w innych sytuacjach zostawiam tutaj wolną rękę reżyserowi, jako człowiekowi, który się po prostu zna lepiej na tym aspekcie pracy. Jasne. No ja bym tutaj to mniej więcej to samo, nie wiem czy, jakby ja bym nie powiedziała, że jak najmniej, tylko po prostu jak najprecyzyjniej i tam, gdzie to jest dramaturgicznie istotne. No więc, bo nie ma co... Przykłady jakieś? Nerwawka. Na przykład nie ma co tutaj jakby w animie, nie wiem czy teraz pokazać? O, poproszę. Na przykład... No i tutaj jest tak, że Willer otwiera szafkę i grzebie. To znaczy, bo to jest dramaturgicznie istotne, bo on zaraz coś znajdzie, to będzie miało wpływ na to, o czym on będzie mówił. Natomiast wszystkie tła, kroki, no to już są właśnie to, co powiedział Łukasz, to jest, po to jest reżyser i po to jest realizator, żeby to zrobić. Wiesz, mi się powiedziało, ty mówisz ważną rzecz, popatrzcie się, że tutaj nie ma napisane dźwięk otwieranej szafki i przerzucanych ubrań. Tak. Jest podana czynność bohatera, a funkcją reżysera jest odnalezienie właściwych dźwięków. Tak. Tutaj na przykład jest cała ściana dialogu i tylko jest, że tak, jadą samochodem, czyli pewnie tam było jakieś radio, dźwięk silnika, coś takiego, ale ja tego już nie zapisywałam, bo dla mnie to w ogóle nie ma, dla mnie to nie ma znaczenia. Jakby to już jest zadanie właśnie realizatorów, żeby z tego wyszedł samochód. I jaki to będzie samochód, czy to będzie silnik diesla, czy benzynowy, czy wszystko jedno jaki, to już są decyzje, które są podejmowane w studiu. Kinga, ale ważną rzecz mówisz właśnie, że jadą samochodem i teraz wiemy, że my później gdzieś na etapie realizacji musimy dołożyć ten dźwięk, nie wiem, warkotu silnika, a w innej scenie... Słychać cię, Łukasz? Ja tylko wyszłam, zamknęłam to, chyba że zostawić jeszcze. Nie, Łukasz, słyszysz, tak? Tak, tak. Dobra. A w innej scenie jest, że w tym radiu są jakieś wiadomości, prawda? I teraz my później realizacyjnie możemy właśnie dodać te dźwięki wszystkie, a nawet jeszcze dodatkowo, to taki smaczek, jeżeli są te wiadomości, to te wiadomości, wiecie, może być akurat jedna stacja radiowa albo druga stacja radiowa, które pozwalają nam na jakiś, dobra, sorry, product placement i dogadanie się z tym radiem jednym czy drugim, żeby to ich dżingiel tam się tak akurat pojawił. A nie mnie na przykład to Radio Z chyba się udało, nie? Tak. Z tego co pamiętam. Więc tak. Jakby, i to jakby też była na to przestrzeń. Tak, natomiast dokładnie. Jeśli chodzi o zapis dźwięków, to... Bo to jest jakby też ciekawe, dlatego że ja na przykład w scenariuszach się rzadziej zapisuję dźwięki. I to nie jest też zasób słów, który ja jakoś tak miałam na podorędziu. I to, co zrobiłam, to jest obejrzałam parę filmów na tym trybie dla niesłyszących, bo tam są zapisane dźwięki.
I to jest po prostu robota już za mnie wykonana. Ja sobie zobaczyłam, a okej, czyli tu jest stukanie, pukanie, jęczenie, krzyczenie, więc jakby to, i tam oni po prostu piszą to, co słychać. Mhm. Plus polecam scenariusze animacji, dlatego że w animacji dźwięk jest bardzo ważny. I piosenki kabaretu starszych panów, bo oni bardzo dużo używają określeń dźwięków. Naprawdę, to jest jakby w ogóle polszczyzna, poza tym, że polszczyzna na najwyższym poziomie, to jakby oni, tam jest też i wierszyki dla dzieci, bo tam jest dużo zwrotów onomatopeicznych, bardzo dużo jest grą, właśnie granie rymami, dźwiękiem i to jakby, jeżeli człowiek chce sobie przypomnieć, jakie słowa ma, że tak powiem, w tej skrzynce, to są dobre źródła. No ale zobacz, od razu pojawiły się komentarze. Ola napisała, ale super, Gosza napisała, ale świetna podpowiedź, bo to są takie właśnie praktyczne triki. Jak jeszcze przygotowywaliście się do pracy nad scenariuszami audio? Ale pytasz o jakąś specyfikę właściwą dla scenariuszy audio, prawda? Nie, jakby mi się wydaje... Znaczy, Może powiem, to sobie Łukasz też to otworzy jakieś klapki. Ja na przykład po prostu zaczęłam spisywać sobie, zwłaszcza przy animie, jakie mogą być źródła pozyskiwania informacji audio, czyli nagrania głosowe, kasety, dyktafony, głośniki, radio, komunikaty na dworcu, jakby gdzie w przestrzeni publicznej czy prywatnej, gdzie jakby docierają do mnie rzeczy w systemie audio, a nie do końca tak, że ja czytam. I po prostu zaczęłam na to zwracać sobie taką listę. Taką w głowie, ale jakby przez pewien czas zwracałam na to bardzo dużą uwagę i posłuchałam też takich seriali z tego gatunku, które po prostu powstały już w Stanach. A no właśnie, a gdzie słuchałaś? Co polecasz? Słuchałam paru odcinków takiego serialu audio Homecoming o żołnierzu, który przechodzi terapię, tam wraca z Iraku, bo to jakby wszystko jest tam na dyktafonach i na komunikatach na lotniskach, tam tego jest bardzo dużo. Parę takich jeszcze jakiś, nazywało się to Palimpsest, o jakiejś kobiecie, która przyjeżdża do jakiejś, kupuje dom jakiś nawiedzony w południowych Stanach, chyba w Luizjanie czy coś takiego. I po prostu zobaczyłam, jak to się robi, jak oni to wykorzystują, bo to jakby to nie ma co wyważać otwartych drzwi. Tak, dobra, też świetna podpowiedź, dziękuję bardzo. Łukasz, czy ty jeszcze jakieś dodatkowe kroki wykonałeś? Nie mam lepszej rady niż Kinga, która jest bardziej zaawansowanym audio działaczem niż ja. Ale moim zdaniem Audio jest formą, która wymaga prostoty. Prostoty w dobrym sensie słowa. To znaczy, ja sobie zawsze spisywałem historię, którą chciałem opowiedzieć, a potem siadałem do tego i pisałem ją jeszcze raz, przy założeniu, że ona musi być prostsza. A to ciekawe. Wywalałem te rzeczy, które tam były. Były niekonieczne. Z tego względu, że moim zdaniem audio ono w tajemniczy sposób inaczej angażuje uwagę niż film albo książka, które są w stanie, one operują na innych rejestrach wyobraźni. W filmie masz dźwięk, masz obraz, masz tekst bardzo często. Możesz koncentrować się na ruchach aktorach, na tle, a w audio najczęściej masz jedną informację naraz. Jedna rzecz. To jest bardzo intymne, nie? Tak, mówi jeden bohater, prawda? I kiedy ten bohater mówi, to najczęściej nie słyszę piosenki, która za nim gra. Nie zwracam na to uwagi. Mam tą jedną rzecz, na której się koncentruję słuchacz, ja tak myślę. W konsekwencji czego próba przemycania niesłychanie złożonych treści albo wysłanie dwóch jaskółek w jednym kierunku zakończy się katastrofą. Okay, jedna rzecz po kolei.
A za nią następny. To na pewno. Tak, znakomicie. A jak to już właśnie mówisz, proszę, Arek. Jeśli mogę, to ja jeszcze dodam, że absolutnie potwierdzam to, co Kinga mówiła, to co Łukasz. My mieliśmy na początku taki romans, taki moment, kiedy próbowaliśmy zaadoptować pod samo audio ścieżkę dźwiękową z filmów. Wiecie, bo to by było proste, tak? Powstał film, my wyciągamy z niego ścieżkę dźwiękową i podajemy w audio. I kilka takich przykładów w audiotece jest. Jest kilka ścieżek dźwiękowych, ale to nie zdało egzaminu. To było za dużo właśnie tego chaosu, który w audio powstaje, a w filmie, jak oglądacie, tego nie widać. Więc to, co Łukasz właśnie powiedział, musimy to uprościć i komunikować się tymi dźwiękami, bo jak nie wiem, bohater czyta książkę, to my nie jesteśmy w stanie, sobie w głowie czyta, widać scenę, gdzie on czyta książkę i odpoczywa, to my nie jesteśmy w stanie audio tego pokazać. Natomiast jak już gra radio, to oczywiście jesteśmy w stanie to pokazać. Mhm. Okay. Też to, co Łukasz powiedziałeś, ja o tym nigdy nie myślałam, ale kurczę, to jest absolutnie racja, że audio jest na jeden plan. Nie możesz mieć drugiego, trzeciego planu, masz tylko ten jeden plan i koniec. I to jest też, mi się wydaje, że to jest też kwestia tego, że audio jest czymś, nie wiem, może to jest kwestia tego, że to jest tak blisko, bo często na słuchawkach to jest bardzo intymne. Mhm. Więc to ma też jakby, mi się wydaje, że to generuje w człowieku jakąś inną, taką wewnętrzną gotowość do przyswojenia tej opowieści. Okej, fajnie. Jedna rzecz jeszcze, zanim się otworzymy na Q&A. Chciałam nawiązać tutaj, właśnie Łukasz, mówiłeś i o tej prostocie i o postaciach, więc gdybyście jeszcze mogli powiedzieć, w jaki sposób podchodzicie do budowania i wprowadzania postaci w różnych gatunkach w audio. To co, Łukasz, jak już byłeś na fali, może byś... Ojej, Łukasz musi mówić. Znaczy tutaj nie mam specyficznej dla audio odpowiedzi, bo ja te postacie na potrzeby audio, czy swoich książek, czy czegoś tam jeszcze, tworzę dokładnie w ten sam sposób. To znaczy, mili Państwo, wróćcie do szkoły, kiedy pisaliście charakterystykę bohatera, prawda? Jasio był 20-letnim robotnikiem krępej budowy ciała i jadę. Przy czym robię sobie, zawsze mam zdjęcie bohatera. Od tego są Facebooki, takie rzeczy. Ilu moich kumpli było na, jak gdyby, powsadzanych, To historia, ale zawsze mam mordkę, której nigdy nie użyję poza... Zresztą to w audio to w ogóle nie jest możliwe. Po prostu zawsze wiem, jak mój bohater wygląda i zawsze mu dopisuję biorąc pod uwagę, że my z czegoś wynikamy. To, jacy my jesteśmy, wynika z tego, jakich mieliśmy rodziców, w jakim środowisku dorastaliśmy i tak dalej. W związku z tym zawsze robię mojemu bohaterowi biografię. Kim byli jego rodzice? Czy wyrastał w domu inteligenckim, czy w domu robotniczym, czy jeszcze jakimś, czy z ojcem, czy bez ojca. Bach, bach, bach. Czy to było małe miasto, czy wiocha, czy coś jeszcze. I te wszystkie rzeczy, ja ich na przykład nigdy nie, mogę ich nigdy w życiu nie użyć w książce, w audio. Nie ma to żadnego znaczenia. Ale ja lepiej myślę o tej postaci, lepiej kieruję jej ruchami, kiedy to wiem. Mhm. A potem robię taki dziwny, zmieniający się ciągle quiz dla każdej postaci. Odpowiadał na głupie pytania. I takie dwa pytania, które zawsze zadaję. Co mój bohater lubi jeść? Czy lubi spać, czy jest rannym ptaszkiem? I genialne. Jakie generalnie, jaki jest jego stosunek do erotyki? Trzy podstawowe pytania. Sprowadzając się do fizjologii generalnie. Jak gdyby z kim i w jaki sposób chcemy sypiać. Prawda? Jeżeli nawet w książce, w tekście nie będzie ani pół pocałunku, tak, to ty już wiesz. Zachowuje się osoba, która ma uporządkowane, czy nawet nudne życie erotyczne, a inaczej ktoś, kogo to jest tego życia pozbawiona, albo wręcz przeciwnie, zajmuje się głównie rozpustą. To są jak gdyby funkcje, które, rzeczy, które rzutują na całego naszego bohatera, tak samo jak na przykład stosunek do żarcia. Tak. Albo do picia. No zastanawiam się zawsze, jak wygląda relacja mojego bohatera z alkoholem. Może być żadna. Może być namiętna, może być okazjonalna, ale to, wiecie, i takie rzeczy należy sobie wypisywać, niezależnie od tego, czy w naszym planowanym audio
Booku, słuchowisku, będzie seks, będzie alkohol, będzie coś tam. Nie. Ale jeżeli to zrobicie, zrobicie sobie taką biografię bohatera na jedną stronę znormalizowaną i do tego odpowiecie sobie na te pytania, których jest tak naprawdę kilkanaście, ich jest tam więcej, czy jest lubiany, nie? Jakiej muzyki słucha i jakieś takie wzórki, to ten bohater wam się stanie bardziej konkretny i będzie się lepiej o nim, będzie wam się go po prostu lepiej pisało, bo rzadziej stanie się przed problemem, że nie wiem, co ten bohater ma zrobić. Super. Proszę, Łukasz nie chce odpowiadać, ja zupełnie, dostajemy ja wgląd. Uczę. Ja tak. Się teraz uczę, bo ja w ogóle tak nie robię. Okej, okay, no dobrze. To są różne szkoły. No, a to jest super ciekawe, co mówisz. Kinga, to jak ty podchodzisz do tego? Ja bardziej podchodzę, co mi jest potrzebne do przeprowadzenia danej fabuły. Czyli jakby bardziej wychodzę od tego, jakby jaka to jest historia i na przykład no w Kafie to było tak, że potrzebujemy postaci komediowej. Postać komediowa charakteryzuje się tym, że no jednak zazwyczaj jest motywowana jakimiś nieuświadomionymi obsesjami. Jakby ten komizm rodzi się z tego, że ja jako słuchacz, czytelnik, widz, widzę tę obsesję, a bohater jej nie widzi. I to jest ten śmiech. W przypadku anime mnie strasznie irytują ci nad wyraz zaangażowani policjanci zawsze w śledztwo, bo ja nigdy nie wiem, dlaczego oni się tak w to angażują. Więc strasznie chciałam taką postać, która jest leniem po prostu i która dopiero z powodu jakichś wyrzutów sumienia jakby jest pchana w tę akcję. Ale tutaj z kolei właśnie różnica między komediową postacią dla mnie a dramatyczną polega na tym, że no, zwłaszcza w horrorze, jeszcze w anime ja wymyśliłam to, że mikrofon był cały czas przy głównym bohaterze, więc jakby my wiemy tylko tyle, ile wie protagonista, czy słyszymy tylko tyle, ile słyszy główny bohater, to tutaj jakby nie ma przez... jakby ten lęk czy groza musiała wychodzić z tego, że ten bohater czuje grozę, więc tutaj nie mogło być żadnego dystansu, tylko musiało być po prostu takie sklejenie się słuchacza z tą postacią, więc ona musiała być dużo bardziej wiarygodna psychologicznie, nie mogła być przerysowana, tak jak w Kafie są bohaterzy grubą kreską jednak tworzeni. Więc jakby ja bardziej wychodzę od gatunku, w jakim operuję, bardziej od tego właśnie, jaką historię chcę opowiedzieć, a postać jest paradoksalnie czymś wtórnym dla mnie. Okej, okay. fajnie. Tu Arek, ja widziałam, teraz, że chciałeś... Tak. O, proszę, Łukasz. Mi przyszło do głowy, że chyba istnieją dwa rodzaje myślenia o tekście, w tym o tekście słuchowiska. Chyba tak, no. Oba dobre, bo jedno to jest... Dopełniają się tak naprawdę. To jest myślenie bohaterem, a drugie to jest myślenie akcją. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nigdy nie jest źle, ale już to posłużę się dwoma przykładami. Jeden to jest, nie wiem, książka Stephena Kinga, to dosyć znana książka, gdzie mamy... czasowniki. Grupę, która walczy z morderczym klaunem. Tak, prawda? I to są czasowniki. I tak naprawdę to mogą być jakiekolwiek dzieci. No, tak. Mają trochę charakteru, biją się z tym klaunem i jak gdyby są potrzebne po to, żeby... Żeby opowiedzieć tę historię. Dokładnie tak. Nie sprawy i tak dalej, prawda? Tak. A z drugiej strony mamy przygody dobrego wojaka Szwejka. Tak, który wszystko ma zbudowane na postaci. Dokładnie. Może się zdarzyć cokolwiek i on reaguje po Szwejkowemu i dlatego to czytamy. Natomiast tam przecież nie ma takiej opowieści jak u Kinga, tylko ciąg zdarzeń, ciąg postaci, ten człowiek się odbija od różnych ludzi, a czytamy to dlatego, że to jest tak wspaniała postać, tak piękna, że chcemy z nią przebywać. Prawda? Dokładnie tak. Mamy tajemnicę klauna i to są jakby takie dwie fundamentalne ścieżki. Oczywiście są geniusze, którzy potrafią wrzucić wspaniałego i zajmującego bohatera w pasjonującą historię, ale... Ale są te dwa tryby. Dobrze, pojawił się też komentarz na czacie, że jest jeszcze trzecie myślenie, czyli myślenie ideą, problematyką i gdybyśmy siedzieli w realu przy piwie. Ja bym tego bardzo odradzał, myślenie ideą. To już tak poza... Też bym to odradzała, bo ona jakby, ja nie wiem nawet, co to znaczy. Znaczy po prostu ja mam wrażenie, że wszystkie książki, które dobre książki, które dotykają problemów społecznych,
powstały bez jak gdyby jawnej intencji poruszania tych problemów, tylko jakby pisząc po ludziach pokazujemy, jaki jest świat. Prawda? To jest moim zdaniem droga. Tak, ale ja cały czas nie rozumiem, że przez ideę pewnie może leć i historia, i bohater, bo wyjdzie papierowe. To nie o to chodzi. Tak, znaczy, mnie się trochę tak, poza tym mnie się wydaje, że znaczy, o ile dobrze rozumiem, że tak, że jakby wymyślam, że bohater jest, nie wiem, ideowo, na przykład jest religijny, tak? To o to chodzi? Znaczy, wiesz co, Mateusz właśnie pisze wytłumaczenie, także zaraz się tego doczekamy, okay, a w międzyczasie może wpuśćmy Arka, bo widziałam, że chciałeś coś dodać od siebie. Tak, dziękuję. Znaczy, wiesz co, ja mam takie jeszcze jedno pytanie, teraz ja się też dowiem. A czy wy nigdy nie myślicie, tworząc postać od twórcy, czyli o aktorze, który to będzie odgrywał, bo czemu pytam? Bo spotkałem się z tego typu pytaniami ze strony scenarzystów, którzy mówią: dobra, a czy my możemy od razu pomyśleć o obsadzie, bo mi się będzie łatwiej pisało, kiedy będę wiedział, że ten główny bohater to będzie Habior, albo to będzie Damiński. To ja mam wręcz przeciwne doświadczenie. Jego dialogi. Ale wiesz, Arek, ale my jesteśmy pisarzami, my nie mamy mieć łatwo. Moim zdaniem to, co ty powiedziałeś, jest dowodem na jakiś tam brak profesji. Cicho, nie słuchać. Nie, ale to ja na przykład doświadczenie z drugiego sezonu Kafa. Tutaj mieliśmy gigantyczny problem w ogóle z wejściem znów w Kafa i w ogóle pisanie drugiego sezonu to było piekło. I jednym z powodów, dla których to było piekło, to dlatego, że... Bo mieliście już obsadę. Bo mieliśmy już obsadę i zaczęliśmy pisać dla Olafa i Borysa, a nie pisaliśmy Kafa i Komendanta. Czyli pisaliśmy aktorami, a nie postaciami. I przewalenie tego, żebyśmy znów wrócili do języka, który stworzyliśmy w pierwszej części, to był koszmar. Nam to zajęło najwięcej czasu i to było absolutne piekło, więc wręcz przeciwnie. Ja raz w życiu pisałem pod określonych autorów i to było do takiego śmiesznego tekstu wywiad z Borutą i to od razu i wiedziałem, że to był dialog dwojga bohaterów, diabła i dziennikarki. Dziennikarkę grała Janda, miała grać Janda, a Borutę miał grać niejaki Tomasz Drabek. To jest bardzo fajny aktor z Bielska, który występował też w tych filmikach Bagińskiego, gra diabła. I to jak gdyby rzeczywiście, jeżeli już mówimy o aktorach, to trzeba do tego podejść uczciwie, bo ja pomyślałem sobie w ten sposób. Drabek jest ekspresyjny, on będzie dużo gadał, to mu wrzucimy dużo, dużo słów, żeby on się wypluwał i to będzie zabawne. Natomiast Janda przyjdzie i zrobi na odwal. Prawda? Taka jest prawda. Przyjdzie i zrobi na odwal, bo jest Krystyną Jandą i przychodzi zarobić pieniądze, się w to nie zaangażuje. W związku z tym napisałem tak, żeby ta jej rola na odwal była jednak atrakcyjna. I to się udało. Także prócz tego, że jeżeli już mamy myśleć o aktorach, to także pomyślmy o stopniu zaangażowania tych aktorów w produkcję. Genialne. Bo ja po prostu wiedziałem, że to nie będzie ta Janda. A było? A było tak? Tak zrobiono. Ale było fajnie. A Drabek szalał. I było super. Aha, no to się przydaje. Przeczytam, co Mateusz napisał. Mateusz napisał tak, to znaczy, chodzi o to, że jest jeszcze trzecie myślenie, czyli myślenie ideą albo problematyką. To znaczy, że problematyka utworu definiuje, jakich postaci i jakiej historii potrzebujemy, że najpierw decydujemy, czym jest pierścień, w cudzysłowie, o czym chcemy pisać z poziomu drugiego dna, a dopiero potem budujemy na tym historię i postacie. To jest bardzo ryzykowne podejście. Znaczy, ja dopuszczam, to podejście ma zastosowanie w jednym gatunku z powodzeniem i to jest fantastyka naukowa, gdzie rzeczywiście masz jak gdyby fabularyzowanie pewnego problemu. U Azimowa, u Lema mieliście fabularyzowanie pewnych teorii w zasadzie. Nie? I takich rzeczy. Natomiast nie mam tu lepszej rady, jak gdyby poza tym, że zamiast myśleć o wielkich ideach, wymyślcie fajną historię, zróbcie porządnych bohaterów, piszcie i nagle się okaże w którymś momencie, to mówię ze swojego doświadczenia jako powieściopisarz,
Mówiono o ich książkach, że one są, nie wiem, diagnozą społeczną, że one są pięknym portretem czasu, że jakaś tam prawda o społeczeństwie się odkrywa. Ja o tym pisząc w życiu nie pomyślałem. Takie rzeczy, takie treści, one wychodzą w efekcie waszej pracy. O tym naprawdę nie trzeba... Ale wydaje mi się, że wiem, z czego wynika to pytanie, bo zawsze jest tłuczone scenarzystom, że musi być temat i fabuła, tak? Że jakby jest to jakby jest fabuła, która jest jakby takim ucieleśnieniem jakiegoś tematu, ale wydaje mi się, że zaczynanie od tematu do fabuły jest po prostu strasznie ryzykowne, dlatego że po prostu wtedy się człowiek naraża na to, że będzie bardziej sztuczne. Natomiast jeżeli mam jakąś historię, która łapie moją uwagę i myślę sobie, to mogłoby być o, nie wiem, wybaczeniu albo o miłości, to wtedy mogę to ukleić, mając w tyle głowy już tę ideę, ale zaczynanie od tego, że siedzę sobie i myślę, napisałabym powieść o słuchowisko o nieszczęśliwej miłości, nie mając w ogóle niczego, żadnego skrawka z rzeczywistości, jakiegoś, nie wiem, zasłyszanej historii, tak jak Łukasz mówił, że recepcja powstała na podstawie po prostu opowieści, które jego narzeczona przynosiła do domu, to po prostu to jest jakieś skazywanie się na jakąś karkołomną zupełnie pracę, która jest zbędna, bo można to zrobić łatwiej. Mm. A po co sobie utrudniać życie, które i tak jest skomplikowane. Okej. Okay. No dobrze, moi drodzy, będziemy się otwierać na Q&A, także jeżeli macie jakieś pytania, wpisujcie je na czacie i oznaczajcie jako pytanie, bo tam macie taki specjalny przycisk do oznaczania pytania jako pytanie. Myk. Ja tutaj może jeszcze dorzucę swoje 3 grosze, być może, nie wiem czy to jest ten Mateusz, bo mi się tylko imię wyświetla, ale być może jest to Mateusz, z którym kiedyś rozmawiałam i kiedyś poleciłam jedną książkę, nie przypomnę autora, francuski teoretyk scenariopisarstwa, który jakby w kontrze do tego, że wiesz, są historie, które są character driven albo story driven, to on stwierdził, że są jeszcze historie, które są theme driven. I być może do tego właśnie Mateusz nawiązywał. No to są wtedy te tandemowe, wielowątkowe, które wszystkie poruszają ten sam, wiesz, temat. No dobra, przerzucam się na ten tryb Q&A. O, tu mamy okej. No i zaraz zobaczymy, czy wszystko powiedzieliście. Halo? A kto to coś mówi? Ja powiedziałem, boście mi nagle zamilkli. Nie, poczekamy, aż się pojawią pytania, dlatego, bo czekamy. No to dlatego milczymy. Zamilczmy w oczekiwaniu zatem. Zamilczmy w oczekiwaniu, zobaczcie, już tak parę osób pisze te pytania, to będziemy sobie, a ja jeszcze tutaj mam... Chciałam was zapytać o trudności. A największa frajda w pisaniu tych scenariuszy audio? Że są realizowane. Tak. No przecież pamiętajcie o jednym, prawdziwy pisarz nie lubi pisać. I już to dzisiaj drugi raz słyszymy. Tak. Ale tej powtarzania tej prawdy nigdy dosyć. A mówiąc nieco szczerze, jak gdyby frajda jest w budowaniu tych światów, jak gdyby w wymyślaniu tego, w obgadywaniu, w tej fazie, która poprzedza sam proces twórczy. Mm-hmm. Ile to trwa, powiedzcie, od takiego pierwszego spotkania, uściśnięcia ręki do realizacji? To zależy, jak szybko się napisze tekst. Nie, naprawdę, bo jakby... to się mieści... To jest mniej niż rok, to jest 8 miesięcy. Tak. Super. Tak. No dobra. Tego, nie wiem, Łukasz, ile ci zajęło pisanie na przykład recepcji? Kilka miesięcy, ale bardziej 3 niż 7, nie? No dokładnie, pisanie to jest jakieś 3-4 miesiące, też dlatego to tutaj na przykład dostałam, jak tylko zaczęliśmy z pracę nad kafem, to dostaliśmy też taki przykaz z audioteki, żeby odcinki na przykład nie przekraczały pół godziny, ponieważ ludzie jak jeżdżą do pracy, to najczęściej, czy idą do szkoły, to najczęściej to się mieści w 25 minutach, pół godzinie, i nie lubią, nikt nie lubi zaczynać następnego odcinka i muszę przerwać, więc żeby te odcinki właśnie były tak do pół godziny. I to jest w ogóle, no nie wiem, ja to lubię takie ograniczenia czy ramy, więc to było super. Dobra, no to śmigam do pytań. Uwaga, zaczynam wyświetlanie.
Anna pyta, czy uważacie, że dobrym pomysłem jest przypisywanie znaków zodiaku postaciom, żeby ułatwić sobie charakterystykę postaci? I też mam prośbę do Was, jeżeli do uczestników i uczestniczek, jak zadajecie pytania i kierujecie do konkretnej osoby, to napiszcie, do kogo kierujecie pytanie. Dobra, znaki zodiaku, co Wy na to? Nigdy mi to w ogóle nie przyszło do głowy. Jeżeli, Anna, znasz się na astrologii i jakby wiesz, że nie wiem, panny są takie, a skorpiony są takie i tobie to porządkuje, to jakby jeżeli dla ciebie to jest komfortowe i tobie to daje informacje, to pewnie. Mnie to nic nie powie, ale... To... Dobra, no to śmigam dalej, bo coś czuję, że możemy się rozkręcić z pytaniami. Anna 1, czyli inna osoba, pyta. Ja jestem pod wrażeniem, że padły już odpowiedzi na niezadane pytania, uśmiech, a nawet dwa, na które nawet nie wpadłam. To raczej komentarz niż pytanie. Śmigam dalej. Cechą wielkich scenarzystów. Mateusz, jako pisarz, też chyba komentarz, bo nie widzę znaku zapytania. Jako pisarz bardziej od pisania lubię patrzeć na mój tekst, który już napisałem. To każdy woli patrzeć na trawnik, jak jest już skoszony, niż go kosić, to wiadomo. Jezus, ludzie, nie patrzcie na napisane teksty, idźcie na piwo, idźcie na randkę. Albo na trawnik. Dobra. Dawid, czy możecie polecić jakieś anglojęzyczne seriale audio, które były dla Was mega inspirujące, albo uważacie je za doskonale zrobione, biorąc pod uwagę specyfiki pisania? Ja wezmę swój telefon, bo ja mam tam wypisane, dobra? Dobra. A ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie słuchałem nigdy żadnego zagranicznego serialu audio. To skieruję to pytanie do Arka, który na pewno dużo słuchał. Czy ja mogę polecić jakieś anglojęzyczne seriale audio? Tak. No, znaczy wiecie, tego jest bardzo dużo, tak? Ale jest na przykład, ale na przykład taki jeden, który oczywiście nas, nie wiem, inspiruje. No, serial audio to jest oczywiście historia całkowicie non-fiction, tak? I to pewnie nie będzie wielkim zaskoczeniem. The Serial, tak? To jest coś, co my byśmy chcieli, to bardziej taki audioreportaż, ale to jest coś, co my byśmy chcieli powielić i znaleźć taką historię, która tutaj w Polsce przyciągnie tak wielką rzeszę słuchaczy, którzy będą z zapartym tchem śledzili każdy kolejny odcinek, który będziemy emitowali, i taki The Serial, który byłby w polskich realiach i tak masowo słuchany, na pewno by tutaj osiągnął wielką popularność też, tak. Mm-hmm. Kinga, wróciłaś z telefonem. Tak, i po prostu, znaczy tak właśnie patrzę, na przykład The Walk, to jest taki serial, który jest napisany przez autorkę tej książki Siła była, nie? Że kobiety nagle odkrywają, że mogą prądem razić mężczyzn. Ona się nazywa Anderman. To była parę lat, wszystko jedno. W każdym razie i cały ten serial jest zrobiony tak, że jest trochę jak gra, chyba to jest tak na grę komputerową, że żołnierz ma w uchu przewodnika i idzie po zniszczonym mieście. I to jest generalnie jakby serial taki wojenny. Okej, okay. A gdzie słuchasz tych seriali zagranicznych? Albo na Spotify, albo na takiej aplikacji Podcast Addict. Okej, okay, dobra. Dalej, ten drugi, który wypisałam, Alice Isn't Dead, to jest o ojcu, który jest kierowcą tira i który właśnie odkrywa, że jego córka zaginęła, czy coś takiego, więc tam też jest jakby to szukanie takich właśnie powiedziałabym to się nazywa tych soundscapes, czyli jakby takich tych środowisk audialnych, w których te informacje właśnie przechodzą bardziej uchem niż okiem. Jest właśnie ten Palimpsest, to jest takie horrorowe i to jest właśnie o tej kobiecie, która przyjeżdża do nawiedzonego domu. I czego ja jeszcze słuchałam z takich fabularnych? No i to Homecoming. Mhm. To jest serial, który był właśnie, najpierw był serialem audio, a potem Amazon z tego zrobił serial. Znakomicie, super, dziękuję serdecznie. No to w takim razie kolejne pytanie, tym razem od Grażyny. Do dyscypliny w scenariuszu audio ważna jest ilość znaków, a nie stron. Który system to sam zrobi z samych dialogów, bez nazwy postaci i bez didaskalia, jeśli Celtics to jakaś ścieżka? Chodzi, rozumiem, o formatowanie tekstu, jak się domyślam. Tak czy nie?
Grażyna, jeżeli mogłabyś jeszcze to pytanie przeformułować nam tak, żebyśmy to zrozumieli w ten upalny piątkowy wieczór, to chętnie odpowiemy, dobra? To wrzucam kolejne pytanie. Dariusz, bo ile stron A4 powinien mieć jeden odcinek? Ja to liczę na znaki i te odcinki, które teraz ma KAF i Anima, one się liczą, zresztą to mamy w umowach podpisywane, przynajmniej ja miałam, że to ma być tam od 16 tysięcy do 20 tysięcy znaków ze spacjami. Akurat ja trochę przekraczałam w Animie, dochodziłam, ale do więcej niż 23 tysięcy znaków ze spacjami nie przekraczam tego. Mhm. I to zazwyczaj wychodzi tak 25 właśnie minut, troszkę więcej może. Mhm. Tak, Łukasz, ja mogę tylko dodać. Przepraszam. Proszę, Arek. Ja mogę tylko dodać, że faktycznie liczymy nie strony A4, tylko raczej znaki, bo to taka specyfika wydawnicza, a jednocześnie no wiadomo, że jak damy dużą czcionkę, to na stronie A4 może się zmieścić trochę mniej znaków, więc dlatego liczymy jednak znaki. Ja, jako człowiek, który napisał dwa razy za dużo tekstu w pierwszej recepcji, nie będę sobie powiadał. Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj jestem ciekawa, o ile Łukasz, ty przekroczyłeś. Gdybym miał zacząć szukać winnych tego stanu rzeczy, to bym ich znalazł. Tak, tak, tak. Pewnie ci, co nie czytają umów dokładnie, nie? Tak, nie. Tak, to oni. Nie, ja to właśnie dokładnie przeczytałem umowę i nieważne. Dobra, to są ciekawe wątki. Michał, pytanie do Arka. Czy scenarzysta, jeśli chce, uczestniczy aktywnie w procesie produkcji, na przykład jest w studiu na nagraniach, czy musi kompletnie oddać lejce reżyserowi / produkcji? To tak od końca. Czy musi kompletnie? No nie, nie musi kompletnie. Natomiast teraz, czy jeśli chce, no... Teoretycznie tak, ale no z drugiej strony też nie możemy dać takiej całkowitej dowolności, że scenarzysta będzie non stop przy każdym nagraniu i przy każdej realizacji. Natomiast prawdą jest, że reżyser jest na ogół w kontakcie ze scenarzystą, bo wiadomo, że zdarzą się takie rzeczy, że coś trzeba zmienić w scenariuszu, albo że wręcz chcemy coś zmienić, no i wtedy reżyser to konsultuje ze scenarzystą. Możemy, zresztą wiem, że to padło na poprzednim naszym spotkaniu, możemy zaprosić scenarzystów, żeby w tym uczestniczyli, ale to zawsze musi być taka tak jakby równowaga pomiędzy tym, że jeżeli scenarzysta dobrze się dogaduje z reżyserem, to tak, natomiast jeżeli miałoby to rodzić jakieś konflikty albo problemy, to scenarzysta pisze kolejne rzeczy. Tak, dobra. Znakomicie. Moja filozofia pracy zakłada nieutrudnianie życia sobie i innym, w konsekwencji czego raczej mój wybór koncentruje się na tym, żeby moje dzieło ów majstersztyk wylądował u człowieka, który się zna na robocie. Nie wiem, czy mówiliśmy o takim facecie, który się nazywa Krzysztof Komander. Może wspomnijmy. Wydaje mi się, że i tutaj powiem bez przesady, że Audioteka jak gdyby robi dobrą robotę. Okay. W sensie, że ma porządnych ludzi, którzy porządnie wykonują, oddają hołd arcydziełom, które dostają od autorów. Jednocześnie im się nie wdzięczność i możemy jak gdyby, ja się czuję jak gdyby zupełnie spokojny, że to co daje, zostanie dobrze zrealizowane. Okay. Dla mnie na przykład siedzenie w studiu to jest strata czasu, jest to potwornie nudne. W sensie, no bo jakby jestem tam po nic, bo reżyser jakby, no chyba, że jest tak, że dzwoni do mnie i mówi: Kinga, musisz to przepisać, bo z aktorem to nie działa. To wtedy tym bardziej nie powinnam być w studiu, bo po cholerę mam siedzieć w studiu, tylko powinnam być gdzieś, gdzie mogę cicho usiąść i przepisać ten fragment. Więc jakby ja tak naprawdę nie wiem, po co scenarzysta miałby siedzieć w studiu. No ja nie wiem, ja tam może pojechałam, w przypadku Kafa to może byłam dwa razy, żeby zobaczyć po prostu, jak to działa. W przypadku Animy też byłam dwa razy, chyba ostatniego dnia, żeby podziękować Łukaszowi, że świetnie po prostu przeczytał tę rolę i tyle, bo to jest
siedzi się i się nic nie robi. Mm-hmm. Okej, okay. Dobra, to dziękuję bardzo. Pojawiło się kolejne pytanie, ponieważ Agnieszki jeszcze nie wyświetlałam, to wyświetlam. Czy jedna strona scenariusza słuchawiska przekłada się podobnie jak scenariusz filmowy na jedną minutę? Trochę o tym rozmawialiśmy, ale może chcielibyście coś dodać jeszcze? Ja może pokażę tutaj fragment Kafa, bo to jest tak, że akurat anima wygląda tak, że... Tylko tak się... Gdzie wchodzę w... Tam od góry, pamiętasz? Masz menu? Mam. Nie, dobra. Menu z kreseczkami, pod tym kamera i prezentacje. Jak na to klikniesz, to się otworzy jeszcze taki... Nie, nic się nie otwiera. A możesz ty to zrobić? Dobra, to ja. Żebyśmy widzieli? Okay. Zaraz zobaczę. Czy... żeby pokazać Kafa. Bo jakby nie zawsze zapis musi być tak jak dialogi scenariuszowe. W Kafie jest to bardziej literacko zrobione. Proszę bardzo. Na przykład tutaj, gdzie jest jakby dialog jest zaznaczony, która postać mówi, potem jest napisane, że list czyta komendant, a potem jest list, po prostu to jest ściana, znaczy to jest ciąg tekstu od marginesu do marginesu, więc to nie musi wyglądać tak jak zapis scenariuszowy po prostu, więc wtedy to nie ma takiego przełożenia w ogóle. Mhm. No dobra, to zobaczmy, jakie kolejne pytania się tutaj pojawiają. Ania 1 pyta, jakie historie interesują audiotekę, tematyka, gatunki? To chyba Arek musi odpowiedzieć. Tak, to pewnie, no chyba tak. Pytanie. To pewnie do mnie. Znaczy tak, interesuje nas każdy dobry pomysł, każdy fajny, który macie. I oczywiście te pomysły możecie przesyłać ciągle i nieustająco do nas poprzez formularz Usłysz Kulturę, o którym już pewnie niejednokrotnie tutaj mówiliśmy. Natomiast w ramach tego naszego spotkania, tego i kolejnych, a tak naprawdę jeszcze jednego, bo jeszcze raz się spotkamy w poniedziałek, to właśnie w poniedziałek powiemy, więc nie będę dzisiaj ukazał, powiemy, jaką tematykę poszukujemy w tej chwili obecnie i razem z Klaudią Grzesiak, którą już mieliście okazję poznać, wspólnie będziemy się zastanawiali, co my rozumiemy pod tym hasłem, które potrzebujemy i czy to szeroko, czy wąsko, o, to wszystko będzie w poniedziałek. Ja nawet nie potrzebujecie. No właśnie, ja tak sobie pomyślałam, to jakby ja też chcę to usłyszeć. Posłuchacie. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 19. No dobra. To jadę dalej. Mateusz, ile postaci można wprowadzić na cały serial, na jeden odcinek? Kiedy można stwierdzić, że postaci jest zbyt dużo, zbyt mało? Jak mówię, nie polecam właśnie pisania scen z większą liczbą niż 3 postaci, dlatego że to się zaczyna mylić. I to co mówi Łukasz, że w audio jest jeden plan, więc no... Może być tylko jedna ścieżka, więc jedna osoba może mówić, więc wtedy 3 milczą, więc wtedy jakby to się robi strasznie, strasznie skomplikowane i może się zrobić po prostu potem dla słuchacza bałagan. Na serial to nie mam pojęcia, no serial całość to może być sporo postaci, ale nie ma, że na jeden odcinek, tylko to jest kwestia tego, jak się je wprowadza, jak zróżnicuje się, jak one mówią do siebie, jakie mają jakby taki język rozpoznawczy. Na przykład w animie, no żeby to nie było tak, że cały czas, bo to jest też sztuczne, że tam cześć Janek, jak się masz? Cześć Michał, mam się dobrze, bo jakby jeżeli trzeci raz się widzą, to a warto jest przypominać słuchaczom, kto w tej scenie uczestniczy, to na przykład zrobiłam tak, że jedna postać zwraca się do głównego bohatera tylko Janek, druga tylko po nazwisku, trzecia mówi do niego Jan, żeby od razu było tak wiadomo, jaki to jest trochę... Kto do niego mówi? Naszym narzędziem jest język, więc jakby polecam synonimy.pl i jakby dostosowanie często bardzo ważna. Bardzo ważna strona. Nie, no tak, bo to są jakby tak jak, nie wiem, no robotnik ma młotek, piłę i... kombinerki, tak my mamy czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki, jakby to są nasze narzędzia, im więcej ich znasz, im bardziej możesz zróżnicować te postaci sposobem mówienia, czy używa zdrobnień, czy nie używa zdrobnień, czy mówi krótkimi zdaniami, czy kwieciście, komendant na przykład w Kafie
ma taką tendencję do tych pytań retorycznych, jakby to jest jego taki znak rozpoznawczy. Więc to jest kwestia tego, jak wprowadzisz te postaci, a nie ile ich wprowadzisz. Mhm. Poza tym, jeżeli już wprowadzamy więcej postaci, to należy je mądrze różnicować. To znaczy, wydaje mi się, że na przykład słuchowisko, które się dzieje w szatni drużyny piłkarskiej, byłoby katastrofą. Dokładnie. Tak, ale jak pisałem recepcję, to ja zrobiłem dokładnie to, czego Kinga mówi, że nie może, nie można robić. Ja tylko mówię, że nie polecam. Tak, czyli wprowadziłem trzy stale obecne osoby. Na czym polegała recepcja? Że siedzą trzy recepcjonistki. Ale są w różnym wieku. Tak, i to właśnie, tak. Że jest 20-letnia, 30-letnia i 50-letnia. I to jest to, dokładnie. Były, i tym raz różnie. Były rozpisane podług Freuda, czyli ego, super ego i id. Więc tak to leciało. Genialne! Rozumiem, jeżeli macie mieć dużo postaci, to tak. Tylko niech one się między sobą strasznie Łukasz, trudną. A w takim razie powiedz mi, jaki stosunek do alkoholu ma ego, super ego i id? Monisia nie pije, Klara lampkę wina, a Ewa chleje. Okej. Okay. A, konkrety, co? Dobra. Bardzo ładnie. To jeszcze ja wam może słowo powiem odnośnie tej ilości postaci z punktu widzenia producenta, bo to z naszego punktu widzenia jest tak, że bo mieliśmy taki przykład jednego z audioseriali, który dostaliśmy, gdzie bo zawsze jak dostajemy cały tekst, to my później robimy sobie taką wspaniałą tabelkę, ile jest postaci, do każdej postaci musimy dopasować aktora i tak dalej. No i jak nam wyszło w takim stosunkowo niedługim audioserialu 80 parę postaci, to byliśmy przerażeni. Znaczy, no ja myślę, że ty też o ciepło mojej recepcji nie myślisz, bo tam jest każdy. Akurat to nie był ten przykład, ale tak jest dużo postaci. No i teraz, jak mamy tych 80 postaci, no to skończyło się tym, że poprosiliśmy oczywiście scenarzystę, żeby może jednak spróbował trochę to przepisać. To oczywiście opóźnia wtedy premierę, trochę sprawiło, że musieliśmy nad tym tekstem dłużej popracować, ale generalnie znaczy są takie zabiegi, gdzie można pewne sceny ograniczyć i niech tam nie będzie w jednej scenie 20 różnych aktorów, tylko jakoś to inaczej sobie zaplanować i zrobić. Oczywiście robimy takie rzeczy, że te poboczne postaci to gra wszystko jedno kto, w sensie jeden aktor może zagrać w trakcie jednego audioserialu kilka postaci, jeśli one są zupełnie nieistotne i po prostu są, nie wiem, czy gwarami, czy po prostu gdzieś pobocznymi. Mhm. Natomiast no, nie przesadzajcie też z ilością postaci. Jasne. Dobra, fajnie, dziękuję serdecznie. Moi drodzy, tutaj jak Zbicza strzelił, godzina to już nam chwilkę temu minęła, a jest jeszcze kolejka pytań, więc pytanie ode mnie, na ile bylibyście chętni zostać troszeczkę i poodpowiadać na te resztę pytań? No jeszcze ja za 20 minut mam. A, okej, okay, dobra. Dobrze. No to jedziemy w takim razie. Teraz już, do Arka. Ile odcinków o jakiej długości Audioteka najbardziej preferuje? Drugie pytanie, czy jest jakiś gatunek, którego aktualnie poszukujecie? Romans, coś dla dzieci, kryminały itd. Pyta Jacek. Dobra, to na drugą część to już odpowiedziałem, plus poniedziałek, pamiętajcie. Natomiast odnośnie długości odcinków i ilości odcinków, no to tak, standardowo przyjęło się, że taki sezon to ma od 8 do 12 odcinków. O jakiej długości? 25 minut średnio każdy jeden. Okej, dobra, no to jadę dalej. Pyta Bartosz, jak przyjęliście gotowy serial anime / recepcja już po wyprodukowaniu przez Audiotekę w konfrontacji z tym, jak to sobie wyobrażaliście pisząc do autorki i do autora? Z pokorą, to znaczy w moim wypadku to jak gdyby rozwiało wątpliwości, które miałem z tego względu, że ja jestem dosyć krytycznie podchodzę do własnej tak zwanej twórczości. I byłem przekonany, że
koniec końców nastukałem jakoś strasznie okaszane. A jak to przesłuchałem, jeszcze po skrótach i zmianach okazało się, że to jest naprawdę śmieszne. To znaczy, że mnie to, że mnie to bawi i że udało się wyciągnąć esencję z tego, co ja podsunąłem, i byłem trochę onieśmielony i zarumieniłem się na pewno, bo ktoś włożył dużo pracy w to, co aby ulepszyć i zbudować coś, co ja zacząłem. Łukasz, to doświadczenie. Ale wiem, że no bo zresztą masz też prawa do tego, żeby zrobić z tego sztukę teatralną. I sam pamiętam, mówiłeś. Ja tak, ale na razie tego nie robię. Wiesz? Tak, 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 ale właśnie tak sobie to wyobrażałeś, no bo w teatrze to wiadomo, będzie pewnie trochę inaczej, ale te relacje między nimi. Wyobrażałem to sobie dużo gorzej. Okej. Okay. Czyli nie, zrobiliśmy dobrą robotę. Mi to sprawiło autentyczną radość i byłem szczęśliwy, kiedy przesłuchałem pierwszy odcinek. To w anime ja miałam tak, że do połowy mnie znudziła i byłam bardzo niezadowolona i nadal jestem w pierwszym sezonie, uważam, że trochę zwaliłam postaci kobiece, że jakby nie starczyło mi już energii na zbudowanie ich poza jedną postacią, tej komisarz. Dlatego w drugim sezonie, który no właśnie skończyłam pisać, postarałam się naprawić to, ale jakby tak, do połowy mnie znudziła, a potem już było tak, że okej, jest spoko, ale no jakby nie byłam tym zachwycona. Raczej zrobiłam sobie taką listę rzeczy, które dobra, chcę to naprawić, chcę zobaczyć, czy mogę to zrobić lepiej, ciekawiej i tak dalej. Mhm. Dobra, no to śmigam dalej. Dariusz Bo, kiedy należy lub warto wprowadzić na narratora, czy jest on konieczny? Tu odsyłam do webinaru z reżyserami, bo oni bardzo dużo mówili o narratorze i mówili według mnie bardzo sensownie, że narrator dobrze jest, jak nie jest ciałem obcym w audiobooku, tylko jakby jeżeli narratorem jest jedna z postaci, to okej, okay, ale taki zewnętrzny narrator, takie boskie spojrzenie, to wydaje mi się, że strasznie może wybijać. Wiesz, no nie po to piszemy słuchowiska, żeby pisać książki. Jeżeli mamy narratora, który opowiada, co się dzieje, no to mamy powieść, nowelę, opowiadanie, która posiada elementy dźwiękowe. No w tym sensie, że na przykład kwestie dialogowe są podawane przez różnych aktorów, a moim zdaniem ciekawe są te ograniczenia, które daje audio. I należy się jak gdyby dostosowywać formy do nich, a nie pisać książkę, która tak się składa, zostanie po prostu udźwiękowiona. Mhm. Okej, okay, jasne. Słuchajcie, przed nami jeszcze 4 pytania, także śmigam. Jeden odcinek powinien mieć około 1600 znaków wraz z nazwami postaci, to znaczy kaw i potem jego dialog, czy kaw się nie wlicza? Pyta Ada. 16 tysięcy to jest minimum. My żadnego odcinka nie napisaliśmy 16 tysięcy. Najkrótszy, jaki napisaliśmy, to chyba było około tam 18. Tak, jakby to już, jakby ja nie, po prostu patrzę na statystykę znaków, nie usuwam tego, że kaw. I tego nie odejmuję potem, tego już bez przesady. Dobra, czyli wlicza się wszystko, łącznie ze spacjami. Dobra, to śmigam dalej. Ewelina. Już się dowiedziałam na poprzednim spotkaniu, żeby pisać tekst od akapitu do akapitu, piszecie w Wordzie. Celtix jest idealny do pisania filmu, ale nie wiem, czy sprawdzi się w audio. Jak z wulgaryzmami czy treściami erotycznymi? Z uśmieszkiem. No a czemu to używać? Znaczy w recepcji tego nie było, ale... Ale dlaczego tego unikać? No erotyka jest częścią życia i jeżeli ma, jest potrzebna w tekście, jeżeli jest to jakaś historia miłosna albo dotyka tych tematów, to powinna być, a wulgaryzmy są, to co mówię od zawsze, są słowami jak każde inne, to znaczy mają swoje zastosowanie. A pisząc powinniśmy używać słów adekwatnych do tego, co chcemy oddać. W związku z tym, jeżeli nagle w tekście pojawi się ważna potrzeba, aby przez dwie strony leciały bluzki, no to tak trzeba zrobić.
Ja bym tylko tutaj dodała, że też trochę zależy, kto jest grupą docelową, bo na przykład Kaw od początku myśmy myśleli jako serialu rodzinnym i my tam nie wchodzimy powyżej dupy, jeśli chodzi o wulgaryzmy, bo uznaliśmy, że to po prostu będzie wtedy, że rodzice mogą nie chcieć tego słuchać z dziećmi, a myśmy od początku z Krzyśkiem, jak to pisali, to mieliśmy trochę taki obraz, że wraca rodzina z wakacji, wszyscy są zmęczeni, trochę wkurzeni, bo już jadą którąś godzinę, puszczają Kafa i w spokoju uśmiechnięci wracają do domu bezpiecznie. Więc tutaj jakby trochę zależy, jakby co to jest, co piszecie i kto jest właśnie grupą docelową. No na pewno audioteka, jeżeli będzie jakiś content dla dzieci, no to no nie, no wulgaryzmy i treści erotyczne, no, no nie, chyba że zostaną jakoś bardzo łagodnie opisane, no to jakby... Znaczy ja tutaj, tak wszędzie. Ja tutaj mógłbym zgłosić votum separatum z tego względu, że na przykład moje... Znaczy ja po prostu, a to jest moja opinia, dzieci przed wulgaryzmami nie uchronisz. Moi synowie 11-13 lat, Julek kończy 14, słuchają rapsów i tam są przekleństwa. No to są słowa, które dzieci znają. I ja bym, mam inne podejście do tego po prostu. Okej, dobra, mamy to w takim razie. Łukasz, pytanie mam, czy jesteś tam w stanie się troszkę doświetlić? Już to robię, tak. Dobra, Ania, jak długa powinna być jedna scena? Mówiliście, że dłużej niż w filmie, co to znaczy, ile minut około? Tutaj to nie ma czegoś takiego. Chodziło mi o to, że takie sceny przejściowe czy cięcia montażowe, że na przykład, nie wiem, bohater wsiada do samochodu, dzwoni i jest przejście na osobę, z którą rozmawia. W audio coś takiego nie przejdzie, po prostu. Trzeba zostać z tą postacią, która wsiadła do samochodu. O to mi chodziło. Takie krótkie sceny, po prostu nie zbuduje się tego soundscape'u, żeby słuchacz wiedział, gdzie się w danym momencie znajduje i zapanuje chaos. Mhm. Dobra. To tyle, tak? Nie ma nic do dodania? To lecę dalej. Anna 1, to miało być ostatnie, ale widzę, że pojawiło się jeszcze jedno groźne pytanie, więc na tamtym zakończymy. Anna 1 pyta, no to moja bajka w audiotece też na początku, napisała, też na początku nudzi, to jest nauczka na przyszłość, uśmiech szeroki. Liczę, że uda mi się coś jeszcze razem zrobić i tym razem postaram się o mocny początek. Do Kingi i Łukasza, co radzicie, jeśli chodzi o mocny początek? Nie wiem, jestem człowiekiem, który rozpoczął recepcję od tego, że ktoś narobił do pisuaru. Więc... To jest najlepsza odpowiedź na pytanie. Chyba nie wiem, czy ja mogę coś tutaj. Dobra, kto to przebije? Znaczy nie, no to już są takie jakby właśnie podstawy jakiejś takie dramaturgii i wyczucie, no jeżeli tam no coś, co po prostu złapie uwagę słuchacza, żeby chciał posłuchać następnego odcinka i tyle. Dobra. No to jest to groźne pytanie, które się pojawiło. Pytanie do autorów. Budzicie się w środku nocy z pistoletem przy głowie. Pada tylko jedno pytanie. Jaki jest wasz ulubiony film? Nie ma czasu na zastanawianie się, nie ma też złych odpowiedzi. Liczy się tylko szybkość odpowiedzi. Milczenie oznacza śmierć, czas start. Długa wypowiedź, więc był czas na myślenie. Aha, teraz myślimy. Ojej. Nie, ja wiem. Pół żartem, pół serio. Super. The Thing Johna Carpentera. Arek? Jaki? The Thing, rzecz Johna Carpentera. Arek, ojciec chrzestny. O, i pozamiatany, cudownie. Anna, podpinam się, to takie szybkie dodatkowe ekstrasy wskoczyły. Podpinam się pod pytanie odnośnie programu World Celtics, w czym piszecie? Ja tutaj nie pomogę, bo ja piszę w Pages. A ja pisałem i w tym. O, proszę. Znowu źle. Wszystko tam. Nie tak. Tak chodziło o sekwencje montażowe Kinga, prawda? Tak, no to już to jakby... było obgadane. Dobra. Znaczy, no tak. Cudownie. Moi drodzy, zobaczcie, 20:19, Łukasz jeszcze ma dla nas chwileczkę, to będziemy się zbliżać do zakończenia dzisiejszego spotkania. Ja oczywiście też na koniec pytam wszystkich, którzy są z nami, co wynoszą z tego spotkania, sprawdzam, jakie notatki zrobili, jakie tam złote myśli od was usłyszeli.
No ale już skoro jesteśmy przy złotych myślach, to może poprosiłabym Was o jakąś dobrą radę. Arka to zaoszczędzę na poniedziałek. Dobra, Kinga Łukasz, Kinga, będę prosiła właśnie, co byście doradzili tym ludziom, którzy myślą o tym, żeby pisać dla audioteki? A Was wszystkich na czacie proszę, wpisujcie, co wynosicie z dzisiejszego. Może niech Łukasz pierwszy, bo ja muszę muszę coś, przepraszam, bo dźwięki. Ja nie wiem, bo ja nie jestem dobry w dobrych radach i nie mam na pewno rady specyficznej dla audio, ale jedyną rzeczą, jaką ja mogę powiedzieć, to, że trzeba być systematycznym i wytrwałym. To jest... Nic innego mi do głowy nie przychodzi. Po prostu, jeżeli chcecie pisać do audioteki, albo słuchajcie, napisać powieść życia, albo nie wiem, scenariusz czy coś, nie ma innego wyjścia, trzeba codziennie wstawać i rypać. I to jest, czy was boli, czy nie boli, czy jest czas, czy nie ma czasu, trzeba siedzieć i rypać. I to jest najważniejsze rzecz na świecie. Super, codziennie rano wstawać i rypać, najważniejsze rzecz na świecie. Mamy to. Kinga, poproszę. Moją dobrą radą jest, czytajcie umowy. Bardzo uważnie i nie bójcie się negocjować, ale w taki sposób, że po prostu powiedzieć, dlaczego wam na czymś zależy, bo wydaje mi się, że często podejście do umów jest takie, że tak, trzeba tutaj koniecznie, brutalnie i ostro. Nie, wystarczy powiedzieć, czego się chce, dlaczego się tego chce, dlaczego to jest dla mnie ważne. I to nie jest tak, że po drugiej stronie są jakieś maszyny, które są w ogóle nie słuchają, tylko no, na tym polega podpisywanie umów i sobie po prostu ustawić, co jest dla mnie ważne w tym momencie. Mm-hmm. Okej, dobra, bardzo się cieszę. I już tu pojawiają się, co tutaj ludzie, notatki, co nasi uczestniczycy, uczestniczki wynoszą. Jola, a to może zrobię tryb, jak już tutaj wszyscy oznaczają się cudownie. Poczekajcie, bo ja się tu muszę tyk, cyk, cyk poprzestawiać. Proszę bardzo, Jola pisze, oglądać filmy w trybie dla niesłyszących z napisami. Aha. Szukać dźwięków, słuchać innych słuchowisk, kabaretu starszych panów, nie opisywać zbyt wielu dźwięków, nie odbierać pracy reżyserom i realizatorom. Audio inaczej angażuje i uwagę niż film albo książka. Jest tam jedna informacja na raz, jeden bohater mówi na raz, pamiętać o tym, robić sobie biografię bohatera, żeby wiedzieć, jaki ma stosunek do życia, wtedy lepiej się go poznaje, synonimy.pl, korzystać z tego przy pisaniu. Jola po prostu robiła notatki na bieżąco i się podzieliła. Rewelacja! Tak, mamy tak, to. Dokładnie tak. Zobaczmy, o, Anna też tutaj hurtowo, zobaczcie, bardzo owocne spotkanie. Ha! Co wyniosłam? Zrobię sobie listę tego, gdzie słyszymy audio, to znaczy komunikaty, wiadomości itp. Dwa, unikać trzech postaci tej samej płci w jednej scenie lub dużej ilości postaci w jednej scenie, chyba że są super zróżnicowane. Trzy, pooglądać filmy z napisami dla głuchoniemych. Cztery, w słuchowisku nie ma drugiego i trzeciego planu. Bardzo dziękuję, kapsem napisała, bardzo. Super, widzisz? Czytają się te spotkania. Gosia pisze, dziękuję, uzyskałam nieoczekiwanie, świetne, angażujące porady pisarskie, że najlepsze są środki stylistyczne, jednotorowe, konsekwentne. Proszę bardzo, Gosza, a nie i Gosie dzisiaj rządzą. Podpowiedzi Kingi, skąd brać język nazywania dźwięków, czytanie umów, no i przepis Łukasza na mocny początek. Jeżeli to jest jedyna rzecz, super. Monika, dźwięk do tekstu audio dawać precyzyjnie tam, gdzie jest to istotne dramaturgicznie. Ważne rzeczy wynotowane. Katarzyna, super spotkanie, dzięki. Co wynoszę? Ujęło mnie skalowanie wulgaryzmów w produkcjach familijnych. Nie wychodzimy powyżej dupy. Ale mamy Łukasz to. Się nie zgadza. Łukasz uważa, że możemy wchodzić powyżej dupy. Tak, no to... ale po prostu uważam, że nie ma co kłamać. I jeżeli... Ale... To nie chodzi o kłamanie. To nie chodzi o kłamanie, tylko też o promowanie pewnej kultury języka. I oczywiście, jeżeli to miałoby na przykład postać w ogóle charakteryzować, że przeklina, to wtedy tak, ale jeżeli nie, to jakby jest tyle pięknych przekleństw, że nie trzeba używać wulgaryzmu. Ja się zawsze boję, że z tego koniec końców wyjdzie motyla noga. A, okej, okay. Motyla noga. Ale motylą nogę wszyscy znamy. Chciałabym wymyślić coś takiego jak motyla noga. Wiecie, ja kiedyś kłamałem na spotkaniach autorskich, że mam specjalną redaktorkę do czyszczenia wulgaryzmów z moich książek. Bo się pytali, czemu tyle jest przekleństw, to mówię, że jest bardzo mało przekleństw, mam osobę specjalnego człowieka, który mi
czyści przekleństwa swojej książki, ale jest tak dużo, że jak je przegapi. No i to dlatego. A to ładna bajka. Kupujemy. Ewelina, pisarz nie lubi pisać, proste zdania, fajne historie, myśleć dźwiękiem. W jednej scenie najlepiej głos kobiety i mężczyzny, co najmniej, jak najmniej opisów dźwięków, pisać charakterystykę bohatera. Cudownie. To Ewelina była Mateusz. Budowanie postaci według Łukasza, znać przeszłość postaci, bo to przeszłość ich kształtuje. Co mój bohater lubi jeść, kiedy wstaje, jaki ma stosunek do erotyki, jaka relacja z alkoholem, pytania zwyczajne konkretyzują postać. Cudownie. No i jeszcze Mateusz tu podrzuca błędy w pisaniu w scenariuszy. Widzicie, słuchają nas ludzie. Wyobrażałem sobie ciąg dialogów, napisałem za długi tekst. Do audio nie trzeba dużo pisać, a prawdziwy pisarz nie lubi pisania. Prawdziwy pisarz nie lubi pisarza, napisał Mateusz. Gorzej działają krótkie sceny, bo słuch się dłużej przyzwyczaja. Nie należy robić scen z trzema postaciami jednej płci. Na początku, bo trudno rozróżnić, zdania wielokrotnie złożone nie do końca działają, nie myśleć obrazem i powoli się zbliżamy do końca. Strasznie mi się podoba podejście Kingi do wulgaryzmów, uwielbiam inteligentne przekleństwa, a co wynoszę? Nie dawać trzech osób tej samej płci na początku, pozwolić uchu się osłuchać, nie za krótkie sceny i finał Ewelina 1. Żeby napisać, trzeba pisać, choć niekoniecznie to lubić. Liczba znaków na odcinek, bardzo cenne info. To jest na motto, żeby sobie zawiesić nad ścianą, żeby napisać, trzeba pisać. Tak, tak właśnie. Prawda? Takie odkrycie wieczoru. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że w dobrym nastroju spędziliśmy ten piątek piątunio, pierwszy wakacyjny, także możemy balować. Zapytam Was o samopoczucie. Łukasz, jak Ty się czujesz, co Ty wynosisz z tego posiedzenia na online? Ja nie wiedziałam, że jestem taki mądry. A jak to miło z takim przeczuciem, przekonaniem wyjść ze spotkania. Przede wszystkim, że mogliśmy komuś pomóc i cieszę się, że mogłem Was zobaczyć i poznać Was, bo o Was dwojgu dużo dobrego słyszałem, a teraz już wiem, jacy jesteście. A, dziękuję bardzo. Oczywiście w imieniu mojej większej połówki Andrzeja Gorgonia także. Kinga, co ty zabierasz? Ja się właśnie w ogóle mega cieszę, jest mi strasznie miło, że mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu, zwłaszcza, że ja jestem no, taką trochę psychofanką kultu Łukasza. Ojej. Więc naprawdę jakby mega się tym cieszę. Te sugestie Łukasza właśnie ze stosunkiem do alkoholu i seksu, to jest super, jakby ja to kradnę i ja na pewno będę tego używać. Tak. Więc kiedy, przy okazji kiedy się wstaje, co je. Tak, że nie tylko cieszę się, że mogłam się podzielić tą swoją wiedzą i mam nadzieję, że Wam się przyda, to jeszcze sama się czegoś nauczyłam, czyli idealna sytuacja. Znakomicie. Arek, tak się przysłuchiwałeś, coś nowego tak, usłyszałeś ciekawego dzisiaj? Znaczy... Tak. No zmartwił się, bo będę mu teraz umowy negocjować. Nie, ja się nie boję tych negocjacji umów. Zresztą rozumiem, Kinga też nawiązywała do tego, że my rozmawiamy zawsze o umowach i te rozmowy są zawsze fajne. I faktycznie dobrze, kiedy ja wiem, na czym zależy scenarzyście drugiej stronie. Nie po to, żeby to wykorzystać, tylko po to, żeby faktycznie znaleźć to rozwiązanie, bo tak staramy się podchodzić, żeby obie strony były zadowolone, bo tylko wtedy jest sens, kiedy dla obu stron jest to frajda, jest to fajne i nie ma tu tak, nie wiem, takiej win-win, tak? Ale to naprawdę tak do tego podchodzimy. Natomiast to spotkanie, ja też jestem bardzo zadowolony, że poznaliście się, że mogliśmy razem uczestniczyć w tym spotkaniu. W ogóle też bardzo jestem zadowolony z tego cyklu tych webinarów, że z jednej strony możemy podzielić się trochę doświadczeniami, wiedzą, żeby troszeczkę, nie wiem, wykształcić kolejnych wspaniałych scenarzystów, a z drugiej strony, że już za chwilę ogłosimy to takie wyzwanie, ten temat, o który chcemy Was poprosić o pomysły. No i to mam nadzieję, że zaowocuje taką współpracą i że będziemy
stale robili takie webinary, bo nam się strasznie to spodobało. A okej, to się rozkręcamy i słuchajcie, drodzy scenarzyści, padło hasło klucz wezwanie. No to widzimy się w poniedziałek w takim razie. Dziękuję również, przypominam, spotkanie odbywa się w ramach cyklu 5 spotkań we współpracy Audioteka i Storylab Pro. No i Audioteka, my również mamy nadzieję taką, że Audioteka będzie dla scenarzystek, dla scenarzystów pierwszym adresem kontaktu, jeżeli będziecie chcieli robić produkcję audio. Dziękuję serdecznie, wszystkim miłego piątku i miłego weekendu. Nawzajem, dzięki bardzo. Dziękujemy. Pa. Pa.